atmosferze poświątecznej, ale jeszcze przed sylwestrowej witamy Was w Kurierze Akademickim. To już ostatni odcinek w tym roku kalendarzowym, ale tematy jak zwykle wyjątkowo studenckie. Szlachetna postawa. Jaki język, taki student. Ekstratero, z mojtej wszystko przy angielce stój. Powolutku z wierzchu kwietnia. Solidarność po studencku. Święta, święta i po świętach. Ale to, co studenci robili przed świętami, jest warte pokazania nawet teraz. Chodzi o coroczne, jedno z najbardziej doniosłych osiągnięć wielu młodych ludzi, czasami również studentów. Szlachetne pomaganie innym. Nie znasz dnia ani godziny, przychodzą niespodziewanie i bez zapowiedzi, ale na pewno nie z pustymi rękami. Myśmy w ogóle byli zaskoczeni całą tą sytuacją, bo po prostu, co to było, Mateusz, sprzątaliśmy sobie, spokojnie, dzwonek do drzwi. Mateusz poszedł otworzyć, nagle niespodzianka, bo mama, jakiś pan i pani do ciebie. Mówię, kto to może być? A byli to wolontariusze Szlachetnej Paczki, czyli Ogólnopolskiej Akcji Świątecznej Szlachetnej Pomocy. Wolontariusze, głównie studenci, poszukują rodzin dotkniętych biedą i przeprowadzają anonimowe ankiety. Już sam ten pierwszy kontakt z rodziną podczas zbierania ankiet, to można naprawdę przywiązać się już przez to do rodziny. No wiadomo, pytania, które zadajemy, są często takie dość osobiste. I przez to też poznajemy potrzeby tych rodzin. Ankiety umieszczone są w internecie tak, aby darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta. Chętnych do pomocy nie brakuje, a pomagają zarówno starsi, jak i młodsi. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby pomagać innym, bo raz, że to jest fajne jako tako, a dwa, to daje dobry przykład tutaj młodym ludziom. Paczki przechowywane są w magazynach na terenie całej Wielkopolski. Droga, jaką musi pokonać paczka, zanim dotrze do rodziny, jest długa i nie zawsze wszystko idzie jak z płatka. Ej, to zaraz się urwie tutaj. Ale liczy się pomysł. Każda pomoc jest nieoceniona, bo praca do lekkich nie należy. Studenci poświęcają swój wolny czas na niesienie bezinteresownej pomocy, a to, co otrzymują w zamian, jest bezcenne. Jeżeli można komuś pomóc tak, żeby ktoś się poczuł w tym okresie świątecznym dobrze, że ktoś o nich pamięta, to dla mnie taka wewnętrzna satysfakcja jest takim najważniejszym czynnikiem. Liczby mówią same za siebie. W tym roku udało nam się pomóc prawie 12 tysiącom rodzin w całej Polsce, z czego w Wielkopolsce pomoc dotarła do prawie 800 rodzin. To około 330 rodzin więcej niż rok temu, także Wielkopolanie udowodnili, że są bardzo szczodrzy i umieją mądrze pomagać. W tym roku paczki już rozdane, w przyszłym roku to Ty możesz zrobić coś, aby w pełni poczuć magię świąt. Może wraz z paczką znajomych stworzycie szlachetną paczkę. Jeszcze dwa dni temu kilkaset rodzin było w potrzebie. Dziś, na dwa tygodnie przed świętami, każda z nich otrzymała swoją paczkę. Nie świąteczną, lecz szlachetną. Nie od Mikołaja, lecz od wolontariuszy. Jak co roku i jak za rok. Iza Lisińska, Kurier Akademicki. Jak zabawa, to do białego rana, a jak sylwester, to tylko po studencku. Jak studenci postanowili spędzić ostatnią noc w roku, jakie są ich postanowienia na cały 2012? Odpowiedzi naszej reporterki to czysta magia. Postanowienia, przemyślenia oraz przyrzeczenia poprawy. Sylwester oraz wejście w nowy rok to dla każdego z nas bardzo ważne wydarzenie. Zadajemy sobie zatem pytanie, jaki on będzie. Nosi dużo mistyki. A jest taki magiczny, mistyczny, wymagający odważnego spojrzenia w życie. Potrzebujemy świeżego prądu. I właśnie teraz, w tym roku, te prądy przyjdą. Świeże prądy z pewnością przydadzą się po szampańskiej zabawie sylwestrowej. Tą wyjątkową noc można spędzić na wiele różnych sposobów. Jak w tym roku świętować będą studenci? Organizujemy m.in. Sylwester Akademicki w Karpaczu oraz w Szklarskiej Porębie. Jest to taka sylwestrowa wersja kampusu zimowego, który jest wszystkim dobrze znanym. Mamy jeszcze taką trzecią bardzo fajną formę tutaj w Poznaniu. Jest to bal akademicki sylwestrowy, który odbywa się w Kolegium Majus co roku. Tańsza opcja to zmienić elegancki bal na domową kuchnię, garnitur na zabawny strój, a wykwintne dania na kanapki czy sałatki. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest domówka. Lepszą jest formą niż jakaś tam, nie wiem, zabawa w klubie.
można ze znajomymi porozmawiać, mieć lepszy kontakt z nim. Będę zdrowo się odżywiać. Będę czytał więcej książek. Będę uśmiechać się częściej. To tylko niektóre postanowienia, które sobie stawiamy wraz z nadejściem nowego roku. Ciekawe tylko, czy obietnice to chęć polepszenia samopoczucia, czy może rzeczywiście zmiany na lepsze. Ja myślę, że w postanowieniu może 1% wytrzymuje do końca roku, ale to nie ma znaczenia. Ma znaczenie ta chęć zrobienia czegoś lepszego, poprawienia się, udoskonalenia. Nawet jeżeli to trwa niedługo, to w pamięci pozostaje, chociaż jak pewien standard, do którego porównujemy się później na koniec tego roku, i mamy świadomość, że czegoś tam nie zrobiliśmy, to dużo. Do Sylwestra pozostało jeszcze tylko kilka dni, dlatego macie ostatnią okazję na przygotowanie swoich noworocznych postanowień. Zastanówcie się też, jak chcecie spędzić ostatnie chwile starego roku, żeby ten nowy powitać w pełni sił. Choć niektórzy mogą mieć z tym problem. Dla Kuriera Akademickiego Adrianna Otręba i Robert Chorzewski. Na poznańskich uczelniach mamy około 150 tysięcy studentów. Połowa z nich nie pochodzi ze stolicy Wielkopolski. Więc jeśli rano robisz łóżko, wcinasz sznyki z glancem, bręczysz na pogodę i wychodząc zakluczasz drzwi tej... No i obowiązkowo jesteś za kolejorzem tej, to wiedz, że echt poznoniok jesteś. Co kraj to obyczaj, a ilu studentów tyle języków. Właśnie dlatego tu w Poznaniu zderzają się gwary i dialekty ze wszystkich zakątków Polski, a razem z nimi zderza się biedny student, który musi przecież jakoś się dogadać. Jakie klamerki, to są spinacze! Nie klamerki! Ja spałam w naramkach, co było totalnym hitem, bo to znaczy, że bluzka jest na ramionczkach. Tej, wiara, bimbo, czy, te 30, czy, nie wiem, tak nie mówimy. Laczki albo buchta. Są tytki, pyrki, tak? Dobrze, wy jesteście z Poznania? Czy z Poznania, czy nie z Poznania, trzeba wiedzieć, co to jest gwara. To są takie słowa, które zrozumiałe są tylko na danym obszarze, charakterystyczne dla tego obszaru. Wypracowane przez pokolenia, związane pewnie z historią, może z wydarzeniami, które częściej pewnie były używane przez mieszkańców tutaj, niż są używane dzisiaj. Ale gwara poznańska to nie tylko sam język, to styl życia, oszczędność, gościnność i oczywiście jedzenie. Tempyrów ze spół kuszki, zieleniną syp, magi nalej małą łyżką, pieprzu dej na ślep, szabli naćpej, pomicycków, kapuchy wkroj, ekstratero z mojtej wszystko przy angielce stój. Powolutku z wierzchu kwirlej, choć spotka też. Jak się wszystko to ukwirli, to ań topu zjesz. Brzmi dość smacznie. Lista zakupów nie jest długa, więc wystarczy udać się do sklepu poznańskim studenckim zwyczajem z portfelem pustym od bejmów. Tylko czy wiadomo, co to bejmy? Mi się kojarzy z tymi imigrantami niemieckimi, ale nie, to nie. Mi się kojarzy z obrączą Niemczą. Jak widać, studiowanie w Poznaniu nie obędzie się bez słownika gwary albo bez dobrej integracji. Bo poznaniacy nie gęsi, swój język mają i po poznańsku blubrają. Dla Kuriera Akademickiego Ania Łukaszewska. Po wielu odgórnych wpadkach Polski w deklarowanej pomocy dla białoruskiej opozycji czas na inicjatywę oddolną. Tym razem bez pudła, szczerą, spójną i bardziej potrzebną niż kiedykolwiek. Oto poznański marsz solidarności z Białorusią. Główna idea była, żeby po prostu ta nasza akcja była wsparciem dla tych więźniów politycznych, ponieważ nam chodziło o to, żeby w ten taki czas po prostu, powiedzmy nawet święty, taki przedświąteczny, być tak trochę dalej od polityki, chociaż w tym temacie jest trudno być dalej od polityki i po prostu zrozumieć tych więźniów politycznych tak po ludzku, że oni są pozbawieni swoich rodzin, swoich dzieci, swoich żon, swoich kochanych ludzi i bliskich i podczas świąt oni będą po prostu siedzieć w tym więzieniu i żeby po prostu jakoś podnieść ich na duchu. Ta solidarność jest bardzo ważna i ona ma swoje skutki, bo niektórzy ludzie mówią, że mamy swoje problemy i w ogóle nic nie możemy zmienić na Białorusi poprzez te akcje. To nie jest prawda i fakty ostatniego lata to pokazują, kiedy jeszcze w maju było 40 więźniów politycznych na Białorusi, a dzisiejszy stało tylko 12 i to jest duży sukces. W marcu myślimy, że zorganizujemy razem z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i innymi większymi organizacjami większą akcję, do której będziemy się przygotowali przez miesiąc, przez półtora miesiąca. No i zobaczymy, jak to nam się uda.
A teraz przegląd wydarzeń z akademickiego Poznania. Podobno miłość nie unosi się gniewem i nie pamięta złego. Czasy są jednak takie, że nie dla wszystkich to takie proste. Studenci Wydziału Prawa i Administracji zmierzyli się z tematem związków partnerskich. Poruszyli kwestie dziedziczenia, pełnomocnictwa, opodatkowania i adopcji w świetle obowiązującej ustawy. Bo przecież kto jak kto, ale student trudnych tematów się nie boi. Bez ciekawości nie ma mądrości. Tę zasadę wzięli sobie do serca organizatorzy cyklu konferencji informatycznych IT Academic Day. Wykłady skierowane były do osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami. 13 grudnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM można było dowiedzieć się, jak tworzyć elastyczną architekturę, a także czym tak naprawdę jest Microsoft Kinect. Dzięki tej inicjatywie świat najnowszych technologii stanął przed nami otworem. W kalendarzu grudzień, za oknem zima, a studenci już myślą o letnich przygodach. Minione targi Work and Travel USA na Uniwersytecie Ekonomicznym to możliwość znalezienia nie tylko legalnego zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, ale także poznanie nowych kultur, zwiedzanie wielu państw, a przede wszystkim gwarancja kilku miesięcy świetnej zabawy. Wielkimi krokami zbliża się niedzielne, 20. już granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sztaby w całej Polsce zawijają już rękawy do pracy. Cel jest szczytny, ale nie zabraknie też rozrywki. Jak Wielka Orkiestra zagra w Poznaniu? Oprócz imprezy w zamku, koncerty odbędą się w znanych poznańskich klubach. Jak co roku w orkiestrze zagrają też studenci. Będzie się działo! To wszystko na dziś i wszystko na ten rok. W imieniu kuriera życzymy Wam wszystkim zabawy do białego rana i bezkolizyjnych korków do szampana. I pamiętajcie, Amerykanie może i mają Vegas, a my? O, byśmy nie poznali się na kacu, bo styczeń to same sesje i zaliczenia. Do zobaczenia po nowym roku. Cześć!